Kiedyś trenowałem sztuki walki i miałem miecz. Kupiłem sobie taki miecz. Nie był ostry, ale wyglądał groźnie. I mieszkałem w Łodzi. Łódź to nie jest bezpieczne miasto. I postanowiłem zrobić taki mały eksperyment i wyszedłem z tym mieczem pod długim płaszczem. Wyszedłem na ulicę. Tak, żeby poczuć się bezpiecznie, ale poczułem się chyba za bezpiecznie, bo prawda jest taka, że nagle poczułem, że mogę prowokować tych ludzi, że nie boję się ich naprawdę. Nie chciałem nikomu zrobić, broń Boże, krzywdy, ale kusiło, żeby stało się coś, co by sprawiło, że pokażę ten miecz. No i na szczęście nic takiego się nie stało i miecz został w domu. Potem już na zawsze. No i tyle.